Kogo więc mam się lękać? Pan jest obrońcą mego życia. Przed kim więc mam odczuwać trwogę? Gdy napadli mnie złoczyńcy, by pożreć moje ciało, to właśnie oni, moi wrogowie i prześladowcy, potknęli się i upadli. Choćby rozbili przeciwko mnie obóz, moje serce się nie ulęknie. Choćby wybucha przeciwko mnie wojna, nawet wtedy będę ufał. A jedno proszę Pana i tylko tego pragnę, abym przebywał w domu Pana przez wszystkie dni mego życia. Bym się wpatrywał we wspaniałość Pana i mógł oglądać Jego świątynię, gdy schroni mnie w swoim szałasie w dniu mojej klęski. Ukryje mnie w głębi swego namiotu, postawi mnie na skalę. A teraz podniosę głowę ponad nieprzyjaciół, którzy mnie otaczają. Z radością złożę w Jego namiocie ofiary, będę śpiewać i wysławiać Pana. Wołam, usłysz mój głos, Panie. Zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. Rozważam Twoje słowo. Trwajcie przy mnie. Pragnę być przy Tobie, Panie. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Nie odwracaj się w gniewie od swego sługi. Bądź moją pomocą. Nie zostawiaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Boże mój Zbawco, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan mnie przygarnie. Panie, ukaż mi drogę, którą mam chodzić. I na przekór mym prześladowcom prowadź mnie prostą ścieżką. Nie wydawaj mnie na pastwę moich wrogów, gdyż atakują mnie fałszywi świadkowie, którzy dyszą nienawiścią. Wierzę, że będę oglądał dobroć Pana w krainie żyjących. Wyczekuj Pana, bądź dzielny. Nabierz odwagi i wyczekuj Pana.